Dobry wieczór Państwu, Rafał Kasprzak, zapraszam na informacje sportowe. Egzamin zdany celująco. Reprezentacja Polski siatkarzy ma za sobą ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się już za dwa dni Mistrzostwami Świata. Biało-czerwoni w towarzyskim meczu pokonali bez straty seta reprezentację Argentyny, a styl gry naszej drużyny napawa optymizmem. Trzy dni przed inauguracją Mistrzostw Świata, których wagą dla Polski będzie trzeci tytuł z rzędu, biało-czerwoni ponownie zmierzyli się z Argentyną. Z brązowymi medalistami Igrzysk Olimpijskich w Tokio grali również w miniony piątek podczas memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Wówczas podopieczni Nikoli Grbicza wygrali pewnie 3-0 i taki wynik osiągnęli mimo eksperymentalnych ustawień składu. We wtorkowej potyczce eksperymentów już nie było, a i tak nasze orły nie zwolniły tempa i ponownie zatańczyły siatkarskie tango z Albicelestes. Dominacja Mistrzów Świata była ogromna i na próżno było szukanie w naszym zespole słabych punktów. Nawet jeśli w pewnych momentach Argentyna była blisko nas, to końcówki już były absolutnie pod dyktando biało-czerwonych. Doskonale także funkcjonowały podwójne zmiany i zadaniowe wejścia na parkiet. Na wysokim poziomie funkcjonowało to, co Grbicza cieszy najbardziej, czyli przyjęcie. W ataku zaś gwoździe wbijali m.in. Bartosz Kurek i Kamil Semeniuk. Krótko mówiąc, ostatni test przed mundialem zdany celująco, w którym nasza reprezentacja pokazała wysoką formę i postraszyła swoich najbliższych rywali. Trzy sety wygrane kolejno w partiach do 20, 17 i do 22. Chwilę później, za zgodą obu drużyn, rozegrano jeszcze jednego seta i w czwartej partii również górą 25-21 byli Polacy. Gracze Nikoli Grbicza mają teraz dwa dni na odpoczynek, zajęcia siłowe i ogólne treningi w katowickim Spodku. Pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata rozegrają w piątek o godzinie 20:30 z reprezentacją Bułgarii. W kolejnych czterech dniach naszymi rywalami będą jeszcze Meksyk oraz Stany Zjednoczone. Siatkarski mundial zakończy się finałem 11 września w katowickim Spodku. Z każdym dniem rozkręca się kolarski wyścig, kolarski klasyk Vuelta España. Dziś kolarze mają za sobą piąty etap wyścigu dookoła Hiszpanii. Triumfował reprezentant gospodarzy Marco Soler z drużyny Team Emirates. Nowym liderem klasyfikacji generalnej zaś został Francuz Rudy Mollard. Po poniedziałkowym dniu przerwy, wysoką formę i chęć sięgnięcia po czwarty z rzędu triumfy we Vuelcie pokazał Słoweniec Primož Roglič, który triumfował na czwartym etapie i tym samym utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. Ale to dopiero początek ścigania w Hiszpanii i przetasowań w generalce z pewnością jeszcze nie zabraknie. Szczególnie, gdy kolarze będą musieli pokonywać trudne górskie odcinki, m.in. takie, jakie miały miejsce na dzisiejszym piątym etapie. Do pokonania zawodnicy mieli odcinek o długości blisko 190 km, zaś pięcioma podjazdami, z czego dwoma drugiej kategorii. Bohaterem został reprezentant gospodarzy Marco Soler, który śmiały atak po zwycięstwo przypuścił na 26 km przed metą. Wpierw doścignął uciekiniera Jake'a Stewarta i narzucił takie tempo, którego Brytyjczyk nie był już w stanie wytrzymać. Soler jako pierwszy wjechał na szczyt Alto de Vivero, po czym samotnie mknął do mety. Im bliżej końcowej linii w tym grupie pościgowej było coraz więcej czarowania i ataków, przez co Soler miał tylko 8 sekund przewagi. Jechał ile miał tylko sił w nogach i ostatecznie odniósł upragnione etapowe zwycięstwo w domowym wyścigu. Podium zaś uzupełnili reprezentant RPA Darrell Impey oraz Fred White. Tuż za pierwszą trójką natomiast z jedynie 4 sekundami straty do Solera linię mety minął Francuz Rudy Mollard. I to właśnie on po dzisiejszym dniu został nowym liderem klasyfikacji generalnej z 2 sekundami przewagi nad drugim w zestawieniu Fredem Wrightem. Trzeci jest Niemiec Nikias Arndt, ale jego strata to już blisko 70 sekund. Primož Roglič natomiast dużo dziś stracił, bowiem spadł na piąte miejsce, a jego strata do Mollarda wynosi aż 5 minut. Jutro szósty etap Vuelta España. Wyścig potrwa do 11 września. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.